Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku naszych kolejowych podcastów rozmawiamy z kierownikiem pociągu Patrykiem Możdżonkiem. Na początek, zanim przejdziemy do pytań internautów, poproszę o informację o tym, od jak dawna pracuje Pan jako kierownik pociągu. Dzień dobry. W Kolejach Mazowieckich jako kierownik pociągu pracuję od 6 lat. Na samym początku mojej kariery zaczynałem jako konduktor i po około półtora roku zostałem kierownikiem pociągu. No właśnie, to powiedzmy jeszcze, jaką szkołę, bo takie mamy właśnie pytanie od jednego z internautów, o szkołę i jaką ścieżkę trzeba przejść właśnie do momentu, żeby zostać kierownikiem pociągu. Aby zostać kierownikiem pociągu, wymagane jest wykształcenie minimum średnie. Preferowane jest średnie techniczne w specjalności technik transportu kolejowego lub inna szkoła związana z organizacją przewozów lub ruchu kolejowego. Lecz nie jest to obowiązek. Trzeba ukończyć kurs na kierownika pociągu pasażerskiego, który trwa około 5 miesięcy. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym z wiedzy o handlu i ruchu kolejowym. No właśnie, ale pewnie taka osoba, która przecież będzie pracować z klientami, z naszymi pasażerami, musi mieć jakieś predyspozycje do tego, żeby wykonywać tą pracę. Czy na przykład są jakieś wymagania zdrowotne, żeby móc pracować jako kierownik? To jest pytanie od pana Seweryna. Panie Sewerynie, oczywiście są potrzebne obszerne badania zdrowotne dla obsługi pociągu. Na samym początku trzeba przejść szereg badań, czy dana osoba jest zdolna do pełnienia funkcji na danym stanowisku pracy. Każdy kierownik pociągu co 2 lata przechodzi kontrolne badania. Przede wszystkim musi być bardzo dobry słuch i wzrok. No tak, ale oprócz tych spraw związanych z kondycją zdrowotną, na pewno są też wymagane jakieś predyspozycje związane z pracą z klientem. Jakie by pan wymienił, które są niezbędne do pracy na tym stanowisku? Przede wszystkim kierownik pociągu powinien być komunikatywny, cierpliwy. Do każdego pasażera trzeba podejść indywidualnie. Trzeba umieć się odnaleźć w sytuacjach trudnych, no i oczywiście stresujących. No właśnie, to jest też pytanie, które przysyła do nas jedna z internautek, która pyta o to, jak wygląda taka praca, bo sama chciałaby w przyszłości zostać kierownikiem pociągu. Czy to jest praca trudna, z jakimi obowiązkami się wiąże, z jakimi być może stresującymi sytuacjami? Kierownik pociągu jest odpowiedzialny za obsługiwany pociąg od czasu jego przyjęcia na danej stacji do czasu jego zdania na danym odcinku drogi. Praca polega na nadzorowaniu bezpieczeństwa wszystkich podróżnych, udzielania informacji pasażerom, pomoc w wsiadaniu i wysiadaniu pasażerom, sprzedaż i kontrola biletów, prowadzenie dokumentacji pociągowej. Często jest też tak, że tak naprawdę te obowiązki są skumulowane i na przykład zdarza się trudny klient, a przy okazji też musi pan zapowiedzieć kolejną stację i dać maszyniście sygnał do odjazdu. To też jest pewnie stresujące, żeby to wszystko skoordynować w czasie. Tak, oczywiście. Na początku, jak zaczynałem pracę, to akurat jest miesiąc jazdy z kierownikiem pociągu pod nadzorem, więc wszystkiego tego uczymy się na samym początku, ale potem przychodzi okres, gdzie każdy kierownik musi samodzielnie zarządzić jazdą. Pamięta pan swoje pierwsze tygodnie podczas już takiej samodzielnej pracy, gdzie musiał pan sam stawić czoła bez pomocy kogoś, kto obok pana nadzoruje i jest takim mentorem? Tak, pamiętam dokładny rok, kiedy zacząłem i miesiąc, w którym była moja pierwsza jazda. Miałem bardzo dobrego nauczyciela, kierownika pociągu, który nauczył mnie bardzo dużo. I taką wiedzę próbuję przekazać innym nowym kierownikom pociągu. Podobne pytanie, także związane z pracą kierownika pociągu już w pociągu, zadaje pan Filip i pyta o rozkład zmian, czyli jak rozkładają się służby, po ile godzin musi pracować kierownik, jak te grafiki wyglądają? Naprawdę zmiany są różne. Mamy system zmianowy, możemy pracować na przykład 2 lub 3 dni po kolei, a następnie mamy 1 bądź 2 dni wolnego. W ciągu miesiąca wychodzi około 16-18 służb. Nasze zmiany mogą się zaczynać o każdej porze dnia. Pracujemy po 8, 10 bądź 12 godzin. Wspomniał pan wcześniej, że praca kierownika pociągu bywa stresująca. A czy teraz przypomina pan sobie taką właśnie sytuację, gdzie była związana ona ze stresem, z dużymi emocjami?
W pracy jako kierownik pociągu jest sporo sytuacji stresujących, ale taką, którą pamiętam do dzisiejszego dnia, która była moją najgorszą, to akurat było wydarzenie, które miało miejsce popołudniową porą na linii do Łowicza, gdzie maszynista zatrzymał pociąg i poinformował mnie, że samochód dachował na torach. Więc trzeba by było oczywiście wszystko sprawdzić. Przede wszystkim nie stresować się i sprawdzić, czy po prostu nikt nie potrzebuje pomocy. Kolejne pytanie dotyczy pracy z osobami niepełnosprawnymi, podróżnymi niepełnosprawnymi. Jak wygląda obsługa takich osób i na co mogą one liczyć, jeśli chodzi o koleje mazowieckie i jazdę pociągami? To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście każdy pasażer otrzyma pomoc. Większość pociągów wyposażona jest w rampę z windą. Osoby z niepełnosprawnością powinny zgłosić przejazd na 48 godzin wcześniej, gdzie zostanie zapewniony odpowiedni skład pociągu z rampą oraz zostanie udzielona pomoc we wsiadaniu i wysiadaniu pasażerom z pociągu. A co jeśli chodzi o pasażerów z innymi niepełnosprawnościami, na przykład osoby niesłyszące lub niedowidzące? Oczywiście zawsze jest udzielana pomoc. Każdy kierownik pociągu ma dopilnować, aby wszyscy pasażerowie wsiedli na danej stacji. Podczas służby, kiedy zauważę osobę z wózkiem z dzieckiem, bądź osobę o ograniczonej sprawności ruchowej, na przykład starszą osobę, idę przede wszystkim do tej osoby zapytać, czy nie potrzebuje pomocy przy wsiadaniu. Kolejne pytanie przyszło do nas od pana Michała. Pana Michała interesują zdarzenia z tak zwanymi klientami awanturującymi się. Jak wtedy państwo jako kierownicy reagujecie? Jak należy podejść do takiej osoby? Panie Michale, jest bardzo dużo takich sytuacji. Podróżni, którzy nie posiadają funduszy na zakup biletu, mogą poprosić o wezwanie do zapłaty z zapłatą w późniejszym terminie. Lecz to traktowane jest jako brak biletu w pociągu. Każda osoba w pociągu powinna posiadać ważny bilet na przejazd w danej relacji. Jeżeli oczywiście nie uda nam się zakupić biletu przed podróżą, możemy zrobić to w pociągu, wchodząc z pierwszymi drzwiami, licząc od czoła składu. A co jeśli chodzi o sytuacje grubszego kalibru, na przykład kiedy dojdzie w pociągu do jakiejś awantury, do pyskówki, sytuacji, które mogą być niebezpieczne? Oczywiście zdarzają się takie sytuacje. W przypadku pasażerów awanturujących się podchodzimy przede wszystkim racjonalnie, pamiętając o zachowaniu szczególnego bezpieczeństwa. Próbujemy rozwiązać problem na początku sami. Jeżeli to nie pomaga, musimy interweniować wyżej. Wtedy podejmujemy decyzję, czy powiadomić Straż Ochrony Kolei lub funkcjonariuszy policji, co wiąże się z opóźnieniami pociągu. Lecz jeżeli taka pomoc jest potrzebna, oczywiście to robimy. Kolejne pytanie przysłał pan Adam. Pyta o to, czy kierownik pociągu ma techniczną możliwość, aby przyciszyć komunikaty wygłaszane w pociągu. Niestety nie mamy takiej możliwości. Taką możliwość mają pracownicy, którzy naprawiają składy bądź sprawują kontrolę, gdy pociąg zjeżdża do sekcji napraw i eksploatacji taboru. Kolejne pytanie od pani Beaty. Pani Beata chciałaby wiedzieć, czy jeżeli pociąg Kolei Mazowieckich kończy bieg na określonej stacji, to powinien być wygłoszony w nim komunikat informujący pasażerów o tym, że pociąg właśnie dojeżdża do stacji końcowej. Oczywiście. Jeżeli pociąg dojeżdża do stacji końcowej, powinien być wygłoszony komunikat taki jak: Szanowni Państwo, pociąg skończył bieg, prosimy o opuszczenie składu. Jeżeli taki komunikat nie był wygłoszony, to kierownik pociągu ma obowiązek przejść i sprawdzić oraz poinformować podróżnych, że to była ostatnia stacja na danym odcinku drogi. Czy często zdarzają się tacy podróżni, którzy przysypiają i na koniec nie są świadomi tego, że pociąg właśnie skończył bieg i trzeba wysiąść? Tak, oczywiście są to pasażerowie przede wszystkim, którzy mają słuchawki na uszach. Z jaką największą prędkością przydarzyło się panu jechać składem Kolei Mazowieckich? Proszę państwa, Koleje Mazowieckie największą prędkość, jaką mają, to 160 km na godzinę. Takim pociągiem jest na przykład pociąg Słoneczny i takim również pociągiem ja jechałem. Dodam tylko, że pytanie przysłał pan Rafał. Ostatnie pytanie przysłała internautka o niku tramwajowo-pociągowy lis. Pytanie trochę przewrotne o to, czy jako kierownicy pociągu lubią państwo jeździć tak zwanymi kibelkami. Tu dodajmy, że chodzi zapewne o te starsze składy, czyli EZTN 57. Oczywiście, że wolimy pełnić służby na nowszym taborze. Nowy tabor zapewnia lepszy przede wszystkim komfort podróży.
Na koniec pytanie o to, czy zdarzają się miłe sytuacje, czyli takie, które sprawiają, że służba jest trochę przyjemniejsza, a ten stres towarzyszący panu pewnie na co dzień nieco opada. Owszem, zdarzają się miłe sytuacje, kiedy podróżny jest uprzejmy, podziękuję za pomoc. To są takie sytuacje, po prostu drobne gesty, które sprawiają, że człowiek przychodzi uśmiechnięty do pracy. I jeżeli taki będzie każdy dzień, to każdemu wróżę, że będzie dobrze. Ja w takim razie na koniec życzę zarówno panu, jak i wszystkim kierownikom pociągu właśnie samych takich uprzejmych klientów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.